Gubin to miasto o bogatej historii i równie ciekawym dniu dzisiejszym. Współcześnie jest to jedno miasto podzielone rzeką Nysą i polsko-niemiecką granicą. Aktualnie granica nie dzieli, ale łączy. Pierwszym przykładem takiej integracji było wybudowanie w 1999 roku wspólnej oczyszczalni ścieków Gubin-Guben. Analogicznie, na bazie kontaktów kulturalnych powstała Fundacja Fara Gubińska, Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich. Głównym celem fundacji jest przywrócenie kościoła farnego miastu. Zadaniem, które jako jedno z pierwszych zrealizowała fundacja, było odtworzenie pięknego hełmu na wieży gubińskiej fary. Miedziany hełm przez rok był budowany i przechowywany w oczyszczalni ścieków. 1 czerwca 2007 roku na sygnale z policyjną eskortą ważący 3 tony hełm przewieziono z oczyszczalni ulicami miasta do kościoła farnego. Od rana pod farą zbierali się gubinianie. Z Niemiec przyjechał potężny, specjalistyczny dźwig, który przez ponad godzinę wciągał hełm na przygotowany wierzchołek wieży. Zadanie było bardzo skomplikowane. Wieża ma 70 metrów wysokości. Ekipa dźwigu była z Niemiec, ekipa montująca hełm na wieży przyjechała z Bielska-Białej. Wszystko odbyło się zgodnie z planem. Około 11.35 hełm osiadł na wieży. Położenie hełmu na wieży to pierwszy etap w przywracaniu świetności gubińskiej fary. Na renowację kościoła Fundacja Fara Gubińska Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich zbiera pieniądze od dawna. Organizowane są festyny, koncerty, z których środki są przeznaczone na cel fundacji. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się pozyskać 700 tysięcy złotych. Dzięki fundacji zmienia się oblicze Gubina. Rozpoczęcie odbudowy gubińskiej fary to jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu miasta. Działania te obliczone są na wiele lat, ale zdecydowanie warto je podejmować, zarówno dla zachowania historycznego zabytku, jak i dla współczesnych, jako symbol integracji miasta.